Siemano! Witam Was dzisiaj ze sklepu z cukierkami. No tutaj są kurwa prawdziwe cukierki. A ja właśnie przymierzam się do zakupu tego oto motocykla. Mikołaj do mnie przyszedł 6 grudnia i wręczył mi rózgę, także chuj mu w dupę. A pod choinkę postawiłbym sobie coś takiego. Honda Varadero, 12 rok, na wtrysku, z małym przebiegiem, raptem 20 tysięcy. No i motor jest w idealnym stanie. Po jednym właścicielu jest kurwa prześliczny. Ma dodatkowe wyposażenie, podgrzewane manetki, halogeny, crashpady. Także no, motor jest przefajny, zajebisty. No, oczywiście na sezon chciałbym coś takiego, ale to jest bardzo niebezpieczna zabawka. Silnik 1.8 czy 1.7, 200 koni, kurwa, ciężki bardzo. Kapcia zrywa na każdym biegu. No, taki motocykl potrafi przysporzyć wiele kłopotów swojemu właścicielowi. Oczywiście, jeżeli jest prowadzony nierozsądnie. No, a ja też bardzo lubię prędkość, adrenalinę. No i taki motor na pewno by mnie... O, mógł włożyć do kurwa dębowej deski. Ale na razie mi się nie spieszy. Na razie mi się nie spieszy. Jest piękny, jest cudowny Yamaha V-Max. Ale nie. Ja się koncentruję nad czymś takim. Takim motorem sobie wjeżdżasz w las. Jakiś fajny, lekki teren. Przy okazji żaden wstyd się nim pokazać na mieście. No i generalnie, kurwa, dalekie podróże z pasażerką są wskazane. Zajebisty sprzęt. Bardzo mi się podoba. O. Zobaczę. Rozglądam się na razie. Może będzie tak, że sobie go sprawię pod choinkę. A może będę szukał czegoś dalej. Ale nie ukrywam, że mi się bardzo podoba. W sumie tu mamy do wyboru, kurwa, dziesiątki motocykli. Ale ten jest zajebisty. Honda Varadero, 12 rok. Zajebisty motor. Bardzo wygodny przede wszystkim, do moich gabarytów. Zajebiście wygodny. No i długo będzie służył. Znam gościa, co ma Varadero, ma pierdolnięte na niej 240 tysięcy kilometrów. I ten motor dalej jeździ. Nie potrzebował wcale dużo przy niej robić, tam pompa paliwa mu pierdolnęła, jakieś tam bzdury, wiadomo, normalne rzeczy, łańcuch, hamulce, olej, serwis. Ale tak, to Varadero ma 240 tysięcy mojego kolegi i ona dalej jeździ, także to są niezniszczalne motocykle. Na pewno wytrzymają dużo i długo będą służyły swojemu właścicielowi. No dobra. To miłego dnia, pozdrawiam wszystkich.